Cześć dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor a to 575 odcinek podcastu BSS bez tajemnic. Wczoraj było długo, dzisiaj będzie krótko. Będzie to bardzo króciutki ekspresowy odcinek, któremu dałem tytuł Trzy powody pracy z domu. W zasadzie mógłbym powiedzieć Wam wszystkie te trzy powody i na tym moglibyśmy skończyć nagranie tegoż odcinka, które trwałoby niecałą minutę. No ale nie o to chodzi. Chyba troszeczkę jednak się pochylę nad tym tematem i powiem wam, które trzy powody występują najczęściej w rozmowach, które przeprowadzam ostatnio z różnego typu osobami, zarówno z kadry menedżerskiej, jak i od pracowników liniowych, i które to powody są podawane jako te najistotniejsze dla czasu spędzanego w domu i niewychodzenia do. Pracy. Znaczy, do pracy wychodzimy, tylko do drugiego pokoju, a niekoniecznie wsiadamy w własny samochód tudzież transport publiczny i podążamy do miejsca, które kiedyś nazywało się biurem. Tak, no, może to wywołało teraz lekki uśmiech na waszej twarzy, ale taka jest prawda, że w zamierzchłych czasach, jeszcze około dwóch lat temu, podążaliśmy do szklanych. I stalowych biurowców, i to tam spędzaliśmy większość dnia pracy. Ostatnie dwa lata spowodowały pewną izolację, niektóre miesiące nawet całkowitą, a później te powroty do biur wyglądają po prostu różnie. Coraz więcej firm przyjmuje strategię taką, że biuro nie będzie przygotowane na 100% swoich pracowników, tylko mniej więcej na około połowę. Kadry, którą w danym momencie zatrudniamy. Ale dzisiaj nie będę mówił o tej kwestii biurowej, będę Wam mówił o trzech powodach pracy z domu. Trzy powody, które Wy sami mówicie, no jeżeli nie Wy osobiście, to Wasze otoczenie. Zresztą ja czasami też sobie tak mówię i używam niektórych z tych argumentów, aczkolwiek rzadko w moim przypadku to bywa. Natomiast bardzo często słyszę to w rozmowach od różnych osób: cóż to są za trzy powody? Pierwszy to bezpieczeństwo. Tak, lubimy zasłaniać się bezpieczeństwem, lubimy używać argumentu bezpieczeństwa i my house is my castle. Tak, tak, tak. Uważamy, że w naszym domu czujemy się jak w twierdzy. Nic złego nam się tutaj nie wydarzy. Jesteśmy mało narażeni na różnego typu czynniki zewnętrzne, w związku z czym w czasach pandemicznych lubimy siedzieć i pracować z domu. Ten argument jest używany bardzo, bardzo często, ale ma on swoje dwa bieguny. Pierwszym biegunem jest ten właściwy, czyli rzeczywiście faktyczna wiara w to, że w domu jest bezpieczniej, a w biurze albo w transporcie publicznym niekoniecznie. No, troszeczkę to wygląda inaczej, kiedy zobaczymy osoby, które używają argumentu bezpieczeństwa, ale de facto co chwila wyskakują do różnego typu galerii handlowych, do klubów, restauracji i innych miejsc publicznych, gdzie nie do końca zachowują właściwe zasady przebywania w przestrzeniach publicznych w czasie COVID-u, no i tym bardziej nie używają różnego typu nazwijmy to akcesoriów w postaci maseczek, tudzież innych Zabezpieczeń, aby nie wdać się na element taki, jakim jest potencjalne zarażenie wirusem SARS-CoV-2. Niemniej jednak nie chcę temu umniejszać, bo absolutnie warunek bezpieczeństwa, powód bezpieczeństwa jest tym istotnym i o ile tylko, nie tylko w niego wierzymy. Ale też postępujemy zgodnie z tym, aby rzeczywiście było bezpiecznie, to nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy nadal kontynuowali pracę z domu. Pytanie brzmi: czy jak zakończy nam się COVID, jak świat pozbędzie się tego wirusa, chociaż nie wiem, czy to szybko nastąpi, to czy nadal ten argument będzie takim przeważającym, który będzie stanowił o tym, że lubimy pracować z domu? Dobra, koniec o tym bezpieczeństwie. Przejdźmy sobie do drugiego powodu, który dosyć często pada w argumentach, dlaczego pracujemy w domu. Jest nim oszczędność czasu. Ło, wow, ale żeś Wiktor odkrył Amerykę. Pewnie, że oszczędność czasu. W końcu nie muszę rano wsiadać w samochód, tudzież autobus, tramwaj, metro czy inny środek transportu i jechać sobie godzinę w jedną czy godzinę w drugą stronę. Dwie godziny dziennie zaoszczędzone, ileż to ja mogę zrobić w ciągu tych dwóch godzin. I znowu. Ten argument, ten powód ma swoje dwa bieguny. Pierwszy rzeczywiście jest taki, że oszczędzamy ten czas i wykorzystujemy go skrupulatnie na to, aby robić coś pożytecznego albo coś, co sprawia nam przyjemność. Można w końcu w tych dwóch godzinach zaoszczędzonego czasu chwycić za książkę, coś ciekawego się nauczyć, zrealizować jakiś kurs onlineowy albo poświęcić go już na realizację swoich codziennych obowiązków. Pytanie teraz, ilu z nas, ilu z Was rzeczywiście te zaoszczędzone minuty czy też godziny w taki sposób wykonuje, a ilu woli się pobyczyć? No okej, okay, no w byczeniu w końcu nic złego nie jest. Równie dobrze możemy te dwie godziny wykorzystać na dodatkowe dwie godziny snu. Niektórzy z nas lubią mieć więcej snu, lubią w taki sposób spędzić czas. No, ale im więcej takiego wolnego czasu, im więcej takiego luzu, tym bardziej stajemy się leniwi. No i tym samym przechodzimy do trzeciego powodu, który mówi o tym, że chcemy pracować z domu. A mianowicie, nie chce nam się, nie chce nam się wychodzić z domu. To jest po prostu wygodne. Tak. I to jest argument, który, powiem, nie argument, to jest powód, który powiem Wam, że coraz częściej słyszę w nieoficjalnych rozmowach. Już nawet niektóre osoby wcale nie zasłaniają się tym, że bezpieczeństwo, że oszczędność czasu, że cała masa innego typu powodów, tylko wręcz mówią wprost, nie chce mi się. Przez dwa lata udowodniliśmy, że możemy pracować z domu, że wykonujemy swoją pracę. Okej, okay, no nie mamy punktu odniesienia do tego, jak ta praca jest wykonywana. Trudno jest nam tak naprawdę zanalizować, czy wykonujemy ją lepiej, czy gorzej w porównaniu do tego, jak pracowaliśmy sobie w biurze. Ona jest po prostu inna. My się samolubnie skupiamy na naszym własnym koszyku zadań i ten koszyk realizujemy. Wydaje nam się, że robimy wszystko tak, jak należy. No i to sobie idzie do przodu. No i tyle, kropka. Tak. No nie, jeszcze nie koniec tego odcinka, ale specjalnie zawiesiłem lekko głos, żebyście sobie to na chwilę przeanalizowali. Pochylcie się nad swoimi własnymi powodami, dla których pracujecie w domach, o ile w ogóle tak jest. Ja wam powiem, że ja akurat nie lubię pracować w domu. W domu lubię mieszkać, w domu lubię przebywać z rodziną, spędzać czas na rzeczy takie, które realizuję wspólnie z żoną czy też dzieciakami, natomiast niekoniecznie. Lubię pracować w domu. W domu akurat nagrywam ten podcast dla Was. Dzisiaj rano, tak jak i większość dni, z samego rana siadam przed mikrofonem i nagrywam podcast i traktuję to raczej jako hobby niż swoją pracę. No ale. Generalnie staram się rozdzielić pracę od domu. Do pracy lubię pojechać do biura i tam spędzić czas, nie tylko w gronie moich współpracowników, ale także i w pewnym takim otoczeniu, które mnie dosyć mocno mobilizuje do aktywności zawodowej. Nie chcę mówić, że to jest jedyne właściwe podejście, no bo każdy z Was sobie wybierze własne podejście do realizacji zadań, ale zastanówcie się, czy czasem długofalowo popatrzcie tak sobie mocno do przodu, to ta praca w domu i mieszkanie w domu nie zmieni nas psychicznie, socjalnie, społecznie. Znowu zawiesiłem głos. Ale zastanówcie się nad tymi trzema rzeczami. Czy rzeczywiście, siedząc w domach, chcemy w taki sposób podchodzić zawodowo do naszego życia? Ja rozumiem, że możemy stąd wykonywać telefony, wysyłać maile. Wpisywać faktury w systemy księgowe, odbierać telefony od klientów i całą masę rzeczy. Tak, XXI wiek to wiek telekomunikacji, to wiek wirtualnych spotkań, to czas, w którym jesteśmy w stanie rzeczywiście wszystko zrobić w domu. Ale czy my naprawdę tego chcemy? Czy my chcemy cały czas przebywać w domach? Hm. Zastanówcie się nad tym. I czy te trzy powody, o których dzisiaj wam powiedziałem, czyli to bezpieczeństwo, czyli ta oszczędność czasu, czy też ten powód. Że mi się nie chce. To rzeczywiście są te, które towarzyszą Wam na co dzień, kiedy pracujecie w domach. To ma nie być odcinek umoralniający albo pokazujący, że ktokolwiek, kto pracuje w domu, robi źle. Nie. Znam całą masę ludzi, którzy tak robią, ale chciałem nagrać odcinek, w którym właśnie te trzy powody wyraźnie zostaną zaakcentowane i zostaną głośno wypowiedziane. Tak, abyście się sami też nad tym zastanowili. Jeżeli macie inne powody, dla których pracujecie z domu, to dajcie mi znać. Napiszcie to w komentarzu w, przy odcinku, który publikuję, chociażby, czy to na Facebooku, czy to na LinkedInie, czy też bezpośrednio na Googleu, chociażby, bo tam też te, te odcinki są zamieszczane, w zależności od tego, w której przeglądarce sobie ich słuchacie. I dajcie znać, jakie wy macie powody przebywania w domu i pracy w domu. Czy to są rzeczywiście powody, czy to są pewne wymówki? No, ciekawy jestem tych Waszych odpowiedzi. Na dzisiaj. Kończę. Taki beztroski, rozkminkowy odcinek sobie nagrałem. 575 numer mudałem. A dzisiaj stawiam kropkę. Serdecznie Wam dziękuję. Dziękuję również moim patronom. Patronami tego podcastu są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński oraz Szymon Kryczka, którzy wspierają rozwój tej audycji w serwisie patronite.pl. Ja się z Wami żegnam. Jutro wracam z kolejnym odcinkiem podcastu BSS Bez Tajemnic. Na razie. Cześć.